Cześć, mnie z tej strony, słuchajcie, witam Was w filmiku z serii, można powiedzieć, historycznej. Chociaż będzie troszeczkę odnosił się też do tego, co mamy teraz, do stanu aktualnego, do wojny, którą mamy ze swoją granicą. A czym się będzie odnosił? Generalnie ostatnie działania pod Chersoniem spowodowały wzmożenie wśród analityków oczekujących od Ukraińców, jak się wydawało, uderzenia porównywalnego chociażby z uderzeniem typowym na przykład dla niemieckich jednostek w czasie II wojny światowej, w szczególności w 1940 roku na zachód Europy. Krótko mówiąc, wszyscy oczekiwali jakiegoś blitzkriegu. Gwałtownych postępów, dużych postępów na froncie, bardzo głębokich włamań w linię przeciwnika i generalnie szybkiego sukcesu. Wszyscy odmieniali słowo blitzkrieg przez przypadki. A czym właściwie jest blitzkrieg? Blitzkrieg, czyli wojna błyskawiczna. Wszyscy wydaje się, że znają ten termin, ale de facto definicja terminu blitzkrieg nadal jeszcze jest do końca niejasna. Mówi się o blitzkriegu jako o rewolucyjnej na swoje czasy, czyli na połowę XX wieku, doktrynie operacyjnej, której połączone, skoncentrowane działania czołgów oraz samolotów pozwalają na zduszenie przeciwnika, okrążenie go i zniszczenie. Wydaje się jednak, że blitzkrieg to jest po prostu tradycyjne niemieckie określenie Blitzkrieg, które określa zdecydowane dążenie przez dowódców dowodzących na polu walki do szybkich, zdecydowanych i nie pozostawiających wątpliwości zwycięstw. I było to dość charakterystyczne jeszcze w czasach Fryderyka II, który właśnie na skoncentrowanych, szybkich, gwałtownych, zaskakujących uderzeniach opierał swoją doktrynę wojenną, na tym oraz na bardzo dużej samodzielności dowódców niższego szczebla na polu walki. Podobne taktyki Niemcy stosowali już w czasie I wojny światowej. Zachęcano wówczas dowódców do dowodzenia bliżej swoich własnych żołnierzy na wysuniętych punktach dowodzenia oraz do tak zwanej Auftragstaktik, czyli do scedowania decyzyjności na polu walki właśnie na żołnierzy i dowódców niższego szczebla. Pozwalano im, co było wówczas w ówczesnych armiach rzadko spotykane, na podejmowanie własnych decyzji do tego, w jaki sposób wykonają konkretne zadania. Ważne, żeby te zadania zostały zrealizowane. Wówczas Niemcy stworzyli też swoje oddziały Stoßtruppen, które były oddziałami, można powiedzieć, przenikającymi, ewentualnie oddziałami przełamującymi linię przeciwnika, które dokonywały wypadów w osłonie, między innymi znanego nam chociażby z frontu wschodniego pod Donieckiem wału artyleryjskiego. Niemcy byli prekursorami tego typu działania na szeroką skalę, a po prostu w czasie II wojny światowej rozszerzyli tego typu działania na większe jednostki operacyjne. Te jednostki działały w sposób podobny do tych niewielkich oddziałów Stoßtruppen, na przykład w czasie I wojny światowej, w czasie wojny pozycyjnej na Zachodzie. W czasie II wojny światowej, w szczególności w 1940 roku, tego typu manewry zaczęły stosować całe wielkie, można powiedzieć, grupy armii. Jak działało to w praktyce? Na początku warto by było powiedzieć mniej więcej, jak była zbudowana taka tradycyjna, w 1940 roku tradycyjna dywizja pancerna niemiecka, na której opierała się główna siła uderzenia w tamtych czasach, uderzenia chociażby w kierunku na Francję. Taka standardowa dywizja pancerna niemiecka liczyła dwa bataliony czołgów, po 98 czołgów każdy batalion, jeden batalion piechoty zmechanizowanej, który dysponował 90 pojazdami pancernymi, można powiedzieć takimi ówczesnymi BWP-ami, trzy bataliony piechoty zmotoryzowanej, czyli nie zmechanizowanej, zmotoryzowanej,
na czym jest różnica? Piechoty, batalion piechoty zmechanizowanej poruszał się w samochodach opancerzonych, natomiast batalion piechoty zmotoryzowanej poruszał się na ciężarówkach. Ciężarówki dowoziły żołnierza w miejsce walki, w pobliże miejsca walki i tam już żołnierze toczyli walkę jak piechota. Czyli dwa bataliony czołgów, jeden batalion piechoty zmechanizowanej, trzy bataliony piechoty zmotoryzowanej, dywizjon artylerii zmechanizowanej, to było 12 dział 105 mm i 6 dział 150 mm, dwa dywizjony artylerii zmotoryzowanej, czyli 18 dział 105 mm na środkach przewożenia, jeden batalion rozpoznawczy, który dysponował w tamtych czasach, w 1940 roku, 124 samochodami pancernymi rozpoznawczymi, batalion zaopatrzenia, który stosunkowo dysponował niewielką załadownością, ponieważ mógł przewozić 840 ton towarów potrzebnych do zasilenia tego walca dywizyjnego pancernego. Trzy baterie przeciwpancerne, każda po 15 niszczycieli czołgów. Trzy baterie przeciwlotnicze, 8 dział 88 mm, sławnych 8-8 działa. Te 88 mm były wykorzystywane potem przez Niemców przez cały okres trwania wojny, również jako artyleria przeciwpancerna, nie tylko jako artyleria przeciwlotnicza, a wręcz nawet to działa przeciwlotnicze 88 mm, tak zwane 8-8, czyli 8-8, wsławiły się tym, są szeroko znane z tego, że były bardzo skuteczne, również prowadząc ogień do celów naziemnych, do piechoty czy do wojsk pancernych przeciwnika. I te trzy baterie dysponowały, każda z nich dysponowała 8 działami 8-8 albo 12 zestawami działek 20 mm przeciwlotniczych. Trzy kompanie inżynieryjne, które dysponowały 11 wozami opancerzonymi, bojowymi wozami piechoty, wyposażonymi również w elementy potrzebne do tworzenia różnych, do działania po prostu jako inżynierowie na polu walki, do robienia przepraw w polach minowych, do niszczenia umocnień, również do tworzenia przepraw poprzez różne cieki wodne. Trzy kompanie łączności, które dysponowały 6 wozami opancerzonymi i 22 ciężarówkami oraz trzy kompanie medyczne, które dysponowały, każda z nich dysponowała 18 ciężarówkami, które miały, no wiadomo, zadanie dbać o to, żeby jak najwięcej rannych żołnierzy niemieckich można było z tego pola bitwy ściągnąć, odstawić ich na leczenie, udzielić pierwszej pomocy. Klasyka. Tak była mniej więcej skonstruowana dywizja pancerna niemiecka. Łącznie w takiej dywizji służyło około 16 tysięcy żołnierzy, 16 395 tak według stanów etatowych. 207 czołgów, te dodatkowe czołgi, bo było, pamiętacie, były dwa bataliony pancerne po 98 czołgów. Te dodatkowe czołgi były najczęściej na wyposażeniu dowódców poszczególnych batalionów piechoty zmechanizowanej i piechoty zmotoryzowanej. Także to łącznie daje 207 czołgów, 45 niszczycieli czołgów, 407 samochodów pancernych i transporterów i łącznie 2943 pojazdy i 54 działa. To jest dość potężna siła i tak, słuchajcie, żeby przeprowadzać operacje ofensywne, taka siła musiała zostać skumulowana, takie dywizje musiały współpracować razem, by osiągnąć zamierzony efekt. W szczególności na przykład, jeżeli chodzi o efekt Blitzkriegu, tak zwany, na froncie zachodnim. I tutaj zaraz spojrzymy na to, jak działał Blitzkrieg w 1944 roku na przykładzie sforsowania Mozy pod Sedanem. W 1940 roku Niemcy mogli sprawdzić wreszcie, jak będzie działać ten ich Blitzkrieg. Mogli wreszcie sprawdzić, czy rzeczywiście ich pomysły na prowadzenie współczesnej wojny na współczesnym polu walki sprawdzą się. Od początku planowano wykonać szybki atak skoncentrowanymi siłami armii, atak skoncentrowanymi na prawym skrzydle siłami armii, dlatego kompletnie nie było zaskoczeniem to, że Niemcy wybrali Ardeny. Ardeny, przez które trzeba było najpierw przejechać, żeby trafić na pozycje wyjściowe nad rzeką Mozą.
Ardeny, które zresztą powtórzyli sobie ten manewr potem parę lat później podczas operacji przeciwko Amerykanom, podczas bitwy o Ardeny i tak dalej. W 1940 roku, 9 maja, jednostki niemieckie, konkretnie trzy dywizje niemieckie, pierwsza, druga dywizja oraz 10 dywizja pancerna, stały sobie jeszcze bezpiecznie w miejscowościach, w okolicach miejscowości Daun w Niemczech i stamtąd ruszyły do szaleńczego wyścigu przez Ardeny. W przeciągu 80 godzin niemieckie dywizje pancerne pokonały przez ciężki teren 160 km. 160 km, wyobraźcie sobie. Wszystkie te dywizje skoncentrowały się pod Sedanem w oczekiwaniu na przerwanie linii obronnych francuskich nad rzeką Mozą. 80 godzin, 160 km. Teraz sobie przypomnijcie, jak wyglądał Blitzkrieg w wykonaniu armii rosyjskiej na Ukrainie. Coś tam nie zapracowało, prawda? Jaką tutaj przewagę mieli Niemcy? Dlaczego Niemcom tutaj się to udawało, a Rosjanom te kilkadziesiąt lat później, 80 lat później, nie bardzo wyszło? Przede wszystkim Niemcy, oprócz tego, że byli dość poukładani i raczej korupcja u nich była nieznana, jeżeli chodzi o na taką skalę, w jakiej armii rosyjskiej jest znana korupcja, to w niemieckiej armii korupcja nie była problemem aż takim. Tam sprzęt oczywiście również się psuł, ale tam sprzęt był sukcesywnie wspomagany przez oddziały logistyczne, przez te bataliony zaopatrzenia, o których mówiłem. Tam sprzęt przede wszystkim był dobrze, o niego dbano, był sprzęt przygotowany właściwie do prowadzenia działań. Poza tym to, o czym żeśmy wspominali, poszczególni dowódcy niższego szczebla dysponowali dość dużą autonomią, dlatego w sytuacjach, które w jakiś sposób zatrzymywały albo kończyły się ich rozkazy i nie wiedzieli, co mieli robić dalej, to oni wiedzieli. Generalnie żołnierze niemieccy i dowódcy niższego szczebla również znali plan operacji i wiedzieli, co muszą robić w kolejnych jej etapach. Kolejnym czynnikiem, który sprawił, że ta niemiecka maszyna działała, była łączność. Łączność, która była zasadniczym, można powiedzieć, wsparciem dla niemieckich żołnierzy, a przede wszystkim chodziło tutaj o łączność pomiędzy oddziałami pancernymi, zmechanizowanymi itd., ale również o łączność z lotnictwem. Wyobraźcie sobie, w 1940 roku poszczególny żołnierz, dowódca kompanii czołgów w dywizji pancernej był w stanie wezwać wsparcie lotnicze, które reagowało na jego wezwanie po czasie około 45 minut. Wydaje się to dość długo w obecnych czasach, ale trzeba pamiętać, że wtedy jednak troszeczkę inne technologie były, chociażby technologie lotnicze. I Luftwaffe nie mogła tak szybko rzucać od tak sobie swoich jednostek lotniczych w dowolne miejsce prowadzonych działań. Ale żeby wam uświadomić, jaki to był przełom, to chociaż powiem wam to, że amerykańskie jednostki wojskowe taki poziom łączności i zdolność do wzywania wsparcia lotniczego przez jednostki naziemne uzyskała dopiero 4 lata później, w 1944 roku, i to okupione było dużymi stratami, jakie Amerykanie ponieśli w czasie swoich kampanii zarówno i w Afryce, i potem we Włoszech. Dopiero tak późno wprowadzili ten system. 13 maja, po tym jak te trzy dywizje niemieckie pancerne skoncentrowały się pod Sedanem na jednym z brzegów Mozy, 13 maja Luftwaffe rozpoczęła zmasowane ataki na stacjonującą na liniach obronnych jedną dywizję francuską. Robiąc, krótko mówiąc, Francuzom jesień średniowiecza w tamtym miejscu. Pod osłoną ataków Luftwaffe do ataku ruszyły wybrane jednostki inżynieryjne oraz jednostki piechoty, które miały zdobyć przyczółki na drugim brzegu Mozy i umożliwić przeprawę jednostek pancernych. Udało się to. Wiele z tych niemieckich oddziałów zostało zniszczonych na przyczółkach. Wiele z nich zostało odpartych, ale jednakowoż nasilenie i ilość tych skoncentrowanych sił piechoty zmotoryzowanej, zmechanizowanej i wojsk inżynieryjnych spowodowała, że pewne przyczółki udało się Niemcom utrzymać.
i po otrzymaniu przyczółków, zabezpieczeniu przepraw, żołnierze piechoty zaczęli działać autonomicznie, niezależnie od tego, czy rozkazy ze sztabu do nich napływały dalej, czy nie. Wiedzieli po prostu, co mają robić. Całe zdobycie tych przyczółków trwało od 16 do 24 godzin. Tutaj trzeba pamiętać również o tym, że Niemcy wykonali wówczas również uderzenia takie pozoracyjne, które miały zmylić przeciwnika. To jest klasyka, widzieliśmy ją też tutaj w czasie wojny na Ukrainie wielokrotnie. Uderzenia, które miały spowodować, że przeciwnik pomyśli, że tam jest uderzenie, a uderzenie będzie właściwie gdzie indziej. Tam niemieckie oddziały się okopywały, czasami się wycofywały, uciekały, czasami generalnie udawały, że się wycofują w popłochu. Natomiast właściwe uderzenie pod Sedanem przez rzekę Mozę udało się. Trwało to wszystko około 24 godzin i 14 do 15 maja czołgi tych wszystkich trzech niemieckich dywizji pancernych zaczęły forsowanie Mozy. Po sforsowaniu Mozy jednostki zaczęły uderzać w kierunku francuskich jednostek broniących się i odrzuconych już za pierwszą linię obrony w szyku takiej rękawicy, generalnie rozszerzając przyczółki i poszerzając tym samym front uderzenia. To nie była taka igła jedną drogą, wiecie, jak Ruscy próbowali pod Sumami na przykład albo pod Czernichowem coś takiego zrobić, tylko tutaj, korzystając z infrastruktury drogowej, a również z sprawnie działających jednostek rozpoznawczych, Niemcy zaczęli rozszerzać ten front, niezbyt szeroko oczywiście, ale generalnie nie było sytuacji, w której zniszczenie jednego czołgu spowodowałoby zatrzymanie całej kolumny, prawda? Tylko jechali po prostu w ten sposób, jak pięć palców jednej ręki, jak to mówił Olgierd Jarosz. Niemcy omijali poszczególne punkty oporu, zostawiali te punkty oporu do wykończenia nadchodzącym jednostkom zmechanizowanym oraz piechocie i decyzje o tym, które punkty atakować, które punkty zostawiać, podejmowali dowódcy niższego szczebla na miejscu. Zaczęła powstawać luka pomiędzy forsującymi do przodu jednostkami niemieckimi pancernymi, które ruszyły, mimo że już wyczerpane walką, w kierunku kanału La Manche, a jednostkami piechoty zmechanizowanej i zmotoryzowanej, które zostawały troszeczkę z tyłu, ale już wtedy morale jednostek francuskich oraz straty, jakie ponieśli w pierwszym momencie tego uderzenia pancernej pięści, spowodowały, że Francuzi nie byli w stanie przeszkodzić tej ofensywie i forsowaniu Mozy pod Sedanem. 17 maja jeszcze próbowali dokonać kontrataku. Kontratak miał miejsce pod miejscowością Montcornet, ale skończył się rozbiciem kontratakujących jednostek francuskich. I teraz słuchajcie, gdy przekroczyły niemieckie jednostki Mozę, zajęły teren po przekroczeniu Mozy, rozszerzyły te swoje przyczółki na drugim brzegu Mozy pięciokrotnie, jeżeli chodzi o powierzchnię, w przeciągu 40 godzin i osiągnęły włamanie we francuskie linie na odległość 45 km. 40 godzin, 45 km, stosując taktykę Blitzkriegu, taką, jaką próbują stosować od pewnego czasu Rosjanie na wschodzie, prawda? Pod Donieckiem i tam w rejonach tych wschodnich frontu. Co, jakie innowacje niemieckiej armii umożliwiły im takie sukcesy? Bo słuchajcie, generalnie chyba do sukcesów należy to, że po 11 dniach prowadzenia tej operacji ofensywnej niemieckie siły zbrojne dotarły na odległość 481 km 20 maja. Osiągnęły miejscowość Abbeville na wybrzeżu kanału La Manche. Skąd te sukcesy? Po pierwsze, dobrze działające zaopatrzenie. Po drugie, jednostki czołowe armii pancernej, jednostki bataliony zmechanizowane i bataliony pancerne tych dywizji pancernych niemieckich, same oprócz tego, że miały ze sobą logistykę, która wiozła im paliwo, same również dysponowały własnymi zapasami żelaznymi paliwa w postaci kanistrów. Czyli czołgi były obwieszone praktycznie, tym było to dosyć niebezpieczne, no ale mieli to. Poza tym w trakcie ataku pozyskiwano, zdobywano od zaskoczonych Francuzów całe składy paliwowe. To również umożliwiło prowadzenie dalszej ofensywy.
Między innymi brak takich możliwości zdobywania składów paliwowych spowodował upadek ofensywy niemieckiej w Ardenach te 4 lata później. Wtedy nie mieli już takich możliwości, bo alianci odrobili lekcje i już uniemożliwili Niemcom zdobywanie paliwa w ten sposób. Po drugie, jak utrzymać żołnierzy w gotowości do walki przez taki okres czasu? Chodzi tutaj o piechotę i piechotę zmechanizowaną. No i w ogóle żołnierzy też jednostek pancernych czy Luftwaffe. Armia niemiecka na masową skalę wśród swoich żołnierzy stosowała narkotyki, czyli perwitynę i metamfetaminę. Ci, którzy troszeczkę znają się na tym, jak te narkotyki działają, no po prostu przedłużają czas koncentracji, czas czuwania, czas gotowości do akcji, do podejmowania działań. Armia niemiecka działała na prochach i to się akurat w czasie wojny wówczas sprawdziło. Duże znaczenie również miało to, że odmiennie od tego, jak wyglądała armia niemiecka w 1939 roku w Polsce, kiedy w dużej mierze była to armia konna, można powiedzieć, częściowo tylko zmotoryzowana, wówczas te jednostki, które uderzały właśnie pod Sedanem przez Mozę, były praktycznie całkowicie zmotoryzowane. Najważniejszym kolejnym elementem to jest to, o czym już wspominałem, czyli łączność również w jednostkach niskiego szczebla oraz zdolność wzywania wsparcia lotniczego przez żołnierzy, przez dowódców jednostek niskiego szczebla. Działanie lotnictwa. Lotnictwo działało, można powiedzieć, przede wszystkim no, było w ten sposób, byli niemieccy piloci, w szczególności bombowców nurkujących, w ten sposób szkoleni, żeby działać po prostu tak jak powietrzna artyleria, czyli do precyzyjnych uderzeń na wezwanie właśnie piechoty. I chyba najważniejszym czynnikiem, który spowodował to, że ta skuteczność niemieckiej armii wówczas była tak wielka, była autonomiczność. Autonomiczność niewielkich jednostek i zdolność do autonomicznego podejmowania decyzji przez ich dowódców. I teraz patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, patrząc na to, jak wyglądała ofensywa rosyjska, widzimy tutaj zasadnicze różnice. O ofensywie rosyjskiej, tej no, z początku wojny, teraz, tej tutaj, z lutego i z marca, opowiemy sobie w następnym filmie, co tam nie zadziałało, chociaż wielokrotnie żeśmy na live'ach o tym mówili, co tam nie zadziałało i dlaczego tak to wyglądało, jak wyglądało. Natomiast w stosunku do tego, co widzimy podczas działań teraz na froncie pod Chersoniem, w obwodzie chersońskim ze strony Ukraińców, no słuchajcie, tutaj nie może być blitzkriegu, dlatego że Ukraińcy zdecydowanie nie dysponują przewagą 3-1, jak chociażby tutaj dysponowali Niemcy. Nie może być blitzkriegu, natomiast Ukraińcy mądrze wykorzystują te środki, które mają i z racji tego, że nastąpiło skoncentrowanie dużej artylerii ukraińskiej pod Chersoniem, mówimy pod Chersoniem, ale chodzi mi o ten cały odcinek frontu, z racji tego, że nastąpiło duże skoncentrowanie artylerii, Ukraińcy mogą powtarzać to, co Ruscy robią na wschodzie, czyli uderzenia za wałem ognia artyleryjskiego i powolne wypieranie rosyjskich jednostek z terenu. To jest wojna na wyniszczenie. To raczej w tej wojnie nie będziemy mieli powtórek szybkich uderzeń, takich jak chociażby to niemieckie uderzenie z 1940 roku. Chociażby dlatego, że no tutaj w tej chwili dość trudno jest uzyskać taką przewagę zaskoczenia ze względu na systemy rozpoznawcze. Dość trudno jest skoncentrować aż taką przewagę jednostek. Jednostki w tak przeważającej wielkości nad przeciwnikiem, żeby można było powtórzyć tego typu uderzenia. Przewaga technologiczna nie jest po żadnej ze stron. Inaczej, Ruscy równoważą przewagę technologiczną, jeżeli chodzi na przykład o artylerię ze strony Ukraińców, przewagę technologiczną równoważą ilością, prawda? I samym potencjałem, który mają ze sobą. Ukraińcy natomiast muszą robić to wszystko tym, czym dysponują. Muszą robić to mądrze i nie mogą sobie pozwolić na uderzenie w stylu Guderiana naprzód, no bo każda klęska ukraińska może spowodować załamanie się ich systemu obronnego. Mam nadzieję, że ten filmik Was zaciekawił. Zapraszam do wspierania kanału. Możecie kliknąć tu przycisk na dole, możecie polubić ten film, możecie go gdzieś tam przesłać. Zapraszam również na cotygodniowe, a czasami częściej live'y, które najczęściej są w niedzielę, ale czasami to bywa różnie, może być czasami poniedziałek. Zapraszam do oglądania mojego kanału. Na moim kanale jest bardzo dużo filmów. Dawniej wkręciłem więcej filmów na tematy historyczne. Mam nadzieję, że do tego będziemy powoli wracać. Możecie w dziale Historia tutaj na moim kanale zobaczyć tych filmów sporo jeszcze z zamierzchłych czasów. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.